Pokój wam, drodzy bracia i siostry. Pamiętacie taką historię, kiedy uczniowie w bojaźni przed Żydami, wówczas kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany i już po swoim zmartwychwstaniu przyszedł do uczniów, i oni tam w bojaźni przed Żydami siedzieli razem w strachu. I wówczas Pan Jezus przyszedł do nich i mówi Wam, i mówi do nich: Pokój Wam. Kochani, dzisiaj może jest trochę inaczej. To Wy siedzicie sobie tu komfortowo, a ja mam troszeczkę treny. Ale mam świadomość jednego: że wszyscy potrzebujemy Bożego pokoju. I ten Jezus Chrystus, kiedy miał odchodzić. I wiedział, miał świadomość, że jego Kościołowi nie będzie łatwo. Przyjdą bowiem doświadczenia, przyjdą trudności, przyjdą prześladowania. I właśnie wówczas powiedział te pamiętne słowa, które są dzisiaj mottem naszego zjazdu. Pokój zostawiam Wam, mój pokój daję Wam. Nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka. Kochani, uczniom było bardzo dobrze, kiedy byli z Chrystusem, bo tak naprawdę pff, żyli w spokoju. Pan Jezus dostarczał im wszystkiego, co było im potrzebne do życia. Bo kiedy przyszły choroby, to Jezus był na miejscu. Kiedy przyszły doświadczenia, to Jezus potrafił pocieszyć. Zresztą głosił Ewangelię zbawienia, mówił o pokoju, o dobrej nowinie. A kiedy trzeba było podatek zapłacić, to Chrystus też był. I kazał rzucić stater, przepraszam, wędkę do morza i wydobyto rybkę a tam był pieniążek którym zapłacono podatek a kiedy ludzie głodni byli Chrystus też był na miejscu ale przyszedł czas kiedy Jezus Chrystus miał odejść miał odejść do swojego ojca i wiedział że nie będzie łatwo dla jego kościoła dla ludzi którzy będą pragnęli być mu wierni i posłuszni Dlatego zapragnął zostawić im pokój. Nikt nie może nic dać, jeżeli tego nie posiada. Taka jest prawidłowość: nic nie damy, jeżeli tego nie damy. Pan Jezus był pokojem. I o tym świadczyły już proroctwa, zresztą. Doskonale wiemy, że Pan Jezus przyszedł według porządku Melchisedeka, a Melchisedek był królem szalemu, co się wykłada król sprawiedliwości, a później król pokoju. Według porządku Melchisedeka Jezus przyszedł. Izajasz prorok, kiedy zapowiadał przyjście Mesjasza, Jezusa Chrystusa, to napisał w dziewiątym rozdziale i piątym wierszyku albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go. I jedną z nazw, z imion Pana Jezusa Chrystusa był Książę Pokoju. A Michaasz prorok, który pisał o Betlejemie Judzkim i mówił, że jest to najmniejsza prowincja, ale mówił o władcy, o Mesjaszu, który ma wynieść właśnie z tej miejscowości. To powiedział tak: Będzie stał mocno i będzie pas w mocy Pana i w chwale imienia Pana swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż Jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. I On będzie pokojem. Pan Jezus Chrystus. Miał pokój i był pokojem. I zapragnął to, co wypełniało jego, zostawić uczniom. Ale jednocześnie zaznaczył bardzo ważną rzecz. Pokój mój daję Wam, ale nie taki, jak daje świat. Moi drodzy, kiedy. Spojrzałem do słownika, co znaczy pokój, to okazuje się, że pokój ma dwa znaczenia. Jedno z nich, najkrócej mówiąc, to jest stan bezwojny. Wówczas, kiedy naród z narodem trwa w pokoju, kiedy sąsiad z sąsiadem jeden na drugiego nie napada, istnieje stan bezwojny, stan pokoju. A drugie znaczenie odnosi się do braku trosk, braku kłopotów, kiedy ludzie mają stan taki podniosły, radosny, stan szczęśliwości, czyli są spokojni. I chcę Wam powiedzieć, że świat również chce dać swój pokój, ale nie może. Wiecie, kochani, Powstały wielkie organizacje na rzecz pokoju. My znamy takie największe. Kiedyś to była Liga Narodów, która miała między innymi za zadanie, żeby nie dopuścić, żeby wojny wybuchały w Europie. I upłynęło parę lat wybuchła jedna z naj. nie jedna, tylko największa wojna, Druga wojna światowa, która pochłonęła około 50 milionów ludzi. A później powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych która trwa do dzisiaj, organizacja, która między innymi za cel bierze sobie, żeby zapobiegać wszelkim konfliktom i wszelkim wojnom, jak w Europie, tak i na świecie. I kochani, mimo tych zabiegów, tak naprawdę nie mieliśmy, nie dożyliśmy takiego czasu, gdzie moglibyśmy powiedzieć, świat... Jest bez wojny, trwa w pokoju. I to, co wydawało się, że obozy koncentracyjne, że masowe mordy to jest relikt przeszłości, to niedawno, kiedy wybuchła wojna na Bałkanach, okazało się, że pod nosem, obok Organizacji Narodów Zjednoczonych i sił pokojowych, które tam były, dochodziło do masowych egzekucji, masowych mordów. Izajasz napisał bardzo ważne słowa. Nie masz pokoju bezbożnym, mówi Pan, ale są jak morze wzburzone, które się uspokoić nie może i które wymiata to, co ma mu i błoto. Kochani, nie można, jeżeli się nie ma czegoś, dać. Świat nie ma pokoju. Nie można mieć pokoju bez Boga, i tego dowiadujemy się z tych tekstów, i nie można go zarazem dać. Inny rodzaj pokoju, o którym mówiłem, świat również próbuje dać. I polega to na tym, że chce dać szczęście ludziom przez nabywanie, przez korzystanie z dóbr. Przez zabezpieczenie materialne. I polega to na tym, że wprost oddziałowuje na nas i mówi: Masz wszystko do Twojej dyspozycji. Masz ogromne możliwości. Możesz kupować, możesz nabywać, możesz jeździć po całym świecie. Korzystaj. A w ten czas będziesz radosny, będziesz szczęśliwy. Masz fiacika uno. Kup sobie najlepiej BMW będziesz bardziej szczęśliwy, bardziej zadowolony. Masz mały telewizorek, tylko 26-calowy? Kup sobie 42-calowy. Najlepiej z high definition i z technologii, technologii 3D. Jedź na wczasy, jeźdź po świecie, zwiedzaj. To jest wszystko dla ciebie. Chcesz zaznawać pokoju? Korzystaj. Masz może mało kasy. Dziesiątki banków i instytucji finansowych czekają na ciebie. Dostaniesz 15 minut kredyt albo pożyczkę i możesz lecieć na Karaiby. Tam to dopiero zaznasz radości, tam zaznasz pokoju, nie będziesz się musiał o nic martwić. Tyle tylko, kochani, że ten rodzaj pokoju przynosi więcej nieszczęść. Bo po pierwsze, jest krótkotrwały. A po drugie wiąże się z tym, że dostarcza więcej stresów niż radości. Dlaczego? Bo czym więcej mamy, tym więcej się trzeba o to troszczyć. Trzeba starać się, żeby nie zniszczyło. Trzeba uważać, żeby złodzieje nie ukradli. Kredyty dobrze się bierze, ale jak je spłacić? Podobno 3 miliony Polaków nie może spłacić kredytów. Nie może wielu z nich popada w depresję, wielu z nich po nocach nie śpi i zastanawiają się, co robić, żeby długi, które mają, żeby móc spłacić. Takie daje możliwości świat. <laughs> Dlatego też Pan Jezus, kiedy mówił, że pokój daję wam, zauważcie, w tym tekście jest coś niesamowitego, tak jakby się zupełnie chciał odciąć od światowego pokoju, mówi. Nie taki jak świat daje, ja Wam daję. Ten pokój ma pochodzić ode mnie, nie od świata. Wiecie, oryginalny termin na określenie pokoju brzmi szalom, hebrajski wyraz. I okazuje się, że kiedy patrzymy na te dwa znaczenia, o których mówiłem z języka polskiego, one są niewystarczające, żeby zrozumieć czym jest szalom, Boży pokój. Bo Boży pokój ma w sobie, zawiera w sobie takie pojęcia jak pokój, radość, wolność, pojednanie, harmonia, Wspólnota, sprawiedliwość, prawda. Tak naprawdę szalom, czyli pokój Boży panuje wówczas, jeżeli są uporządkowane wszystkie relacje wzajemne, te, które odnoszą się do człowieka i Boga, jak również i te, które odnoszą się do typowych relacji międzyludzkich. W pokoju Bożym mieści się tak naprawdę cała ewangelia, która dotyczy odkupienia, pojednania i zbawienia człowieka. Dlatego pamiętacie ten moment, kiedy Piotr przyszedł do Korneliusza i tam w pewnym momencie wyznał, że Bóg nie ma względów na osobę, bo Piotr był Żydem, a Korneliusz Poganinem, ale Bóg mu pokazał, że od dzisiaj nie ma względu na osobę. I tam Piotr zacytował takie słowa, powiedział: Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkim. Pan Jezus posłał. Ewangelię pokoju, ewangelię zbawienia do wszystkich ludzi. A apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał w drugim rozdziale, że On jest pokojem naszym, bo On zjednoczył, połączył, stworzył harmonię i wspólnotę. Jezus Chrystus jest pokojem naszym. Jak otrzymujemy pokój? I jak go otrzymać? Apostoł Jan, ten Jan, apostoł miłości, napisał w pierwszym liście Jana w czwartym i dziewiątym wierszyku takie słowa: W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli. Kochani, Szczere przyjęcie Bożej miłości. Wprowadza nas w bliski i jest to duchowy związek z naszym Bogiem. Celowo mówię duchowy, bo nie chodzi tylko, żeby rozumieć, na czym polega Ewangelia, na czym polega zbawienie, co Bóg pragnie i co chce, abyśmy uczynili w życiu. Ale duchowy związek wiąże się z przemianą człowieka, z przemianą serca, z otwarciem na Boga i Jezusa Chrystusa. I to prowadzi nas do zmian w naszym życiu, do zmian naszego, naszych wartości, naszych pragnień i naszych celów. Słowo Boże nazywa to nowonarodzeniem z ducha, nowonarodzeniem z wody. Drodzy braterstwo, drogie siostry i wszyscy zebrani, właśnie przemiana serca daje radość, ale daje również wolność w Jezusie Chrystusie. Daje pewność powołania i pewność zbawienia. I to są świadectwa naszej przemiany, ale też zarazem główny fundament Bożego pokoju, który wypełnia. Nasze serca. Biblia nazywa to życiem w Jezusie Chrystusie. Dlatego też czytamy w liście do Koryntian w 5 rozdziale i 17 wierszyku. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał usprawiedliwieni tedy z wiary Pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, usprawiedliwieni, pojednani, a zarazem ci, którzy przyjęli nie tylko wolność, ale przyjęli Boży pokój, pokój Jezusa Chrystusa do swoich serc. Czasem, kiedy czytam Ewangelię, i zastanawiam się nad życiem Jezusa. Nie wiem, czy zauważyliście jedną bardzo istotną, ale również dla ludzi, którzy patrzą tak troszeczkę z boku na moment, kiedy Pan Jezus przechodził przez ten okres najtrudniejszy, czyli przez swoją śmierć, patrzą ze zdziwieniem i z brakiem zrozumienia. Wiecie dlaczego? Bo wielu ludzi nie rozumie, jak mogło być on, syn Boży, władca, który mógł wszystko uczynić i mógł prosić o dwanaście legionów aniołów, i ojciec by mu posłał. On w momencie, kiedy jest bity, kiedy ludzie plują mu w twarz i uderzają go, mówiąc: Proroku, kto cię uderzył, on zachowuje całkowity pokój w sobie, nie otwiera ust. Słowo Boże mówi, że szedł jak jagnie na rzeź prowadzone. I moment, kiedy uczniowie próbują go ratować. Piotr bierze miecz, ucina ucho Malchusowi, jednemu ze sług arcykapłańskich. I Pan Jezus mu mówi, zostaw, zostaw, bo kto mieczem wojuje, od mieczaginie”. ginie. Bierze ucho i przykłada mu i leczy mu ranę. Skąd u Jezusa tyle pokoju i zarazem ciepła, jeszcze? Wówczas, kiedy wisi na krzyżu, i ludzie drwią z niego i śmieją się, i mówią: Jeżeli jesteś synem Bożym, to zejdź. A Chrystus mówi: Tam wisząc, Boże, nie poczytaj im tego za grzech, bo nie wiedzą, co czynią. Skąd u Jezusa tyle pokoju? Odpowiedź jest prosta. Jezus znał swój cel i bardzo mocno związany był ze swoim Ojcem. On czerpał siły, czerpał moc i pokój od swojego Ojca, który był dla niego źródłem. I oto teraz, kiedy Jezus staje się źródłem pokoju dla nas. My mamy podobną moc czerpać z naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze jako dziecię pamiętam, zawsze byłem pełen podziwiu dla pierwszych ludzi, kiedy Kościół Boży się rozwijał, kiedy ludzie szli ewangelizować, kiedy apostołowie głosili Słowo Boże. Narażeni byli na wszelkiego rodzaju Prześladowania. I oni to znosili spokojem z, z radością. Jest taki przykład, kiedy czytamy w dziejach apostolskich, kiedy Jan i Piotr głosili Chrystusa, zwiastowali Go z odwagą i w pewnym momencie radzie, starszyźnie żydowskiej nie podobało się to. Aresztowali ich, zamknęli ich, a później im groźno przykazali. Przykazali im, żeby, że nie wolno im w żaden sposób głosić Jezusa Chrystusa. A w ten czas Piotr mówi, a kogo my mamy bardziej słuchać, Boga czy ludzi? Zastanawiałem się nad tym i pomyślałem sobie, Boże drogi, najwyższym przedstawicielom władzy, którzy tak naprawdę mogli z nimi wszystko zrobić i wielu wówczas ludzi ginęło, oni z takim spokojem, z taką odwagą mówią... Bardziej Boga trzeba słuchać. A później, kiedy są wychłostani, pobici i wydaleni wprost, to tam czytamy jest taki fragment, że odchodzili z radością, wielbili Boga, że mogą przynajmniej po części znosić utrapienia Chrystusowe. A skąd ta moc była uszczepana, który wówczas, kiedy był kamienowany, kiedy ludzie rzucali w niego kamieniami, on modlił się do Pana Jezusa Chrystusa, między innymi tymi słowami: Pani nie poczytaj im tego za grzech. Prawdziwa wolność, prawdziwy pokój wiązał się z tym, że byli zespoleni ze swoim Panem. I ten tekst, który między innymi brat Zbyszek tutaj czytał, którego jeszcze raz przeczytam, a pan Jezus do nich powiedział: To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ten tekst nie był tylko w ich rozumie, w ich myślach, ale oni żyli nim i wiedzieli, że pokój mają ze swoim mistrzem Jezusem Chrystusem i on też przechodził różne sytuacje w swoim życiu ale zwyciężył i my również powołani jesteśmy do zwycięstwa i do pokoju apostoł Paweł w liście do Filipensów napisał takie ważne słowa o których które brat tu już czytał Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Jezusie Chrystusie. Powiem szczerze, jest to tekst niesamowity. Mówi o tym, że pokój Boży przewyższa wszelki rozum. I kiedy analizujemy te sytuacje, o których powiedziałem, to znowu, gdybyśmy patrzyli tylko na te. Przykłady, jako ludzie, którzy obserwatorami są, to byśmy powiedzieli, jak to możliwe? Skąd oni mieli w tyle siły w sobie? Ale pokój, który otwiera i zarazem wypełnia serca nasze, jest tak potężny, że przewyższa wszelkie. Myśli i wszelki rozum, który, gdzie człowiek patrzy na to zbyt cieleśnie, daje dużo radości i dużo bliskości. Pamiętam, kochani, kiedy sam byłem na zakręcie i kiedy lekarka stwierdziła u mnie, że mam guza na przeponie tutaj, to muszę Wam powiedzieć, był taki moment, kiedy. Nogi mi się zachwiały pode mną, po prostu odczułem zwykły ludzki strach. I tak to jest, że od razu jakoś babcia mi się przypomniała, a moja babcia umarła właśnie na raka żołądka, i pamiętam, miałem wówczas sześć lat i jej ręce, które były wyciągnięte do nieba, i bardzo pragnęła, żeby pan Jezus już po nią przyszedł. I muszę Wam powiedzieć, że był to trudny okres dla mnie, ale zarazem był to okres błogosławiony. Zadawałem sobie pytanie, Panie, przecież jestem jeszcze młody. I prosiłem Boga, żeby dał mi, dał mi jakiś sygnał, że jest ze mną, że jest obecny, że widzi również i mój ludzki strach. I dostałem odpowiedź. Dostałem przez Słowo Boże. Najpierw dostałem jeden tekst, który mówił o tym, jak Pan Jezus przechodził przez pewną krainę. Tam ludzie, którzy o tym usłyszeli, przychodzili do niego i pragnęli tylko dotknąć się szaty Jego. A ci, którzy się dotykali, zostawali uzdrowieni. I wiedziałem, że Pan Jezus dał mi mocną wskazówkę, co mam robić. Mam się uchwycić jego szaty mam się uchwycić pana Jezusa i wieczorem kiedy modliłem się kiedy pan bóg dał mi ten tekst usypiałem pełen radości szczęścia i pokoju ale wiecie co się stało w nocy się obudziłem z potężnym bólem i czułem jak mój organizm łamie i strach zaczął wracać I znowu się modliłem, i znowu powierzałem Panu Bogu swoje życie. I na drugi dzień Pan Bóg znowu mi dał tekst. Dał mi z przypowieści Salamona niesamowity tekst, przeczytam Wam go. Salamon napisał takie słowa: Chcę Cię dziś pouczyć o Twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu. To były teksty, które mnie znowu. Potężnie wzmocniły i dały pokój do serca. To był jawny dla mnie znak od Pana Boga, że jest ze mną i mnie posila. Ale wiecie, co się stało? W nocy znowu się obudziłem jeszcze z większym bólem i jeszcze słabszy. Było tak, tak czułem się tak, jakbym normalnie gasnął. Wiedziałem, że jeżeli coś się nie stanie, to ja. Po prostu całkowicie stracę siły. Był już taki moment, że nie potrafiłem nawet do łazienki wyjść. Po prostu byłem tak słaby. I wówczas postanowiłem, żeby się całkowicie oddać w ręce Pana Boga i poprosiłem o namaszczenie. I chcę Wam powiedzieć, to był przełom w moim życiu. I nie chodzi tylko o to, że poczułem, Pewność, że zostanę uzdrowiony? Absolutnie nie. Chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Kiedy bracia dokonali pomazania olejkiem, to przyszła taka wolność, taki spokój w moim sercu, że pamiętam, kiedy leżałem na łóżku szpitalnym, i doktorka tam chodziła, już tam pierwsze badania miały być, byłem przekonany, choćby mi powiedziała, że Pan tygodnia nie przeżyje, byłem całkowicie wolny bez obaw, całkowicie oddany związany z Jezusem Chrystusem. Miałem taką pewność i taką wolność w sobie, że nic nie, nie mogło zmącić tego. W ten czas doświadczyłem, czym jest Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum. Zawsze wiedziałem, Doświadczałem tego, rozumiałem, ale to był moment, kiedy tego doświadczyłem w sposób całkowity. Później przyszły badania, później wyniki, okazało się, że wcale tak źle nie jest. Nastąpiło silne zapalenie refluksu z obrzękiem dosyć mocnym i wszystko dobrze, dzisiaj stoję przed Wami. Dziękuję za to Panu Bogu. Ale wówczas. Zrozumiałem tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza to ta, że człowiek staje się zupełnie wolny i mocny, i pełen pokoju i siły wówczas, kiedy jest najbliżej źródła, kiedy jest w Jezusie Chrystusie. Kochani, czy może wam woda z kranu wlecieć, jeżeli nie będziecie kurków mieli rurkami podpiętych do hydroforu, a hydrofor do studni? Nie poleci. A czy może człowiek być silny i mocny, jeżeli nie jest do, podpięty do źródła, którym jest nasz Pan i który dał nam obietnicę pokoju Bożego? Jest to niemożliwe będziemy narażeni na wszelkie trudności, kłopoty, troski, zresztą one i tak będą przychodzić. Ale słowo Boże mówi tam wcześniej przed tym tekstem, który cytowaliśmy, że pokój Boży przewyższa wszelki rozum ludzki, to tam apostoł Paweł napisał wcześniej: nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie swoje prośby Panu Bogu. Wiecie zupełnie inaczej. Przechodzi się różne doświadczenia, trudności, kiedy siłą naszą, kiedy pomocnikiem naszym jest Jezus Chrystus, a zupełnie inaczej, kiedy jesteśmy zdani na własne siły i mozolimy się, i mamy trudności, i mamy problemy, i staramy się takie podejmować decyzje, takie podejmować, tu zapobiegać, tam leczyć. A wystarczy czasem tylko bliżej być Chrystusa i daje zupełnie inną świadomość i inny pokój i inne spojrzenie na wiele rzeczy. Druga rzecz, którą tam zrozumiałem, w szczególny sposób to dotarło do mnie wówczas, kiedy analizowałem te teksty, które są przy namaszczeniu. Jak pamiętacie, przy pomazaniu olejkiem, jest olej, jest modlitwa wiary. Ale jest tam coś ważnego również, co mówi, o czym mówi Jakub, a jeżeli dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Zrozumiałem jedną rzecz: że człowiek, który jest grzesznikiem i trwa w grzechu, nie będzie miał wolności i nie będzie miał pokoju Bożego. Niestety. Kochani, jeżeli jest to pojedynczy grzech, to mamy orędownika naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy prosimy o wybaczenie, wszystko wraca do równowagi, wraca pokój. Ale jeżeli jesteśmy grzesznikami i grzeszymy i powtarzamy, i notoryczny grzech panuje w naszym życiu, kochani, nie będziemy mieli pokoju. Wiecie dlaczego? Bo słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że zasmucamy Ducha Świętego. A wiecie, co jest w Duchu Świętym? Między innymi owoc pokoju. Oprócz wielu owoców jest również pokój. Jeżeli nie będziemy wypełnieni mocą Bożą, Ducha Świętego nie będziemy mieli pokoju. A grzech potrafi skutecznie niszczyć. Ducha Bożego. A jeżeli Ducha Bożego, to również i pokój wewnętrzny. Mieliście już takie sytuacje, że nie potrafiliście się modlić, bo was sumienie po prostu karciło. Ja miałem takie sytuacje, że jedynie potrafiłem prosić Boga o wybaczenie. Nie potrafiłem się o cokolwiek modlić. Wiecie dlaczego? Bo grzech. Grzech był. Dopiero wówczas, kiedy jest harmonia, kiedy jest wolność, kiedy jesteśmy w pełni pojednani, wówczas możemy utrzymywać również społeczność z Chrystusem, a zarazem otrzymywać pokój Boży. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, który skutecznie hamuje pokój, który pochodzi od Jezusa Chrystusa, to jest brak przebaczenia. Kochani, dzisiaj już medycyna o tym wie: że człowiek, który nie umie przebaczyć, jest podatny na różne choroby wewnętrzne. A wielu ludzi popada w depresję, często nie są sami świadomi tego, że przyczyną jest to, co ich tam siedzi w środku, a to coś jest brakiem przebaczenia. Jak robak potrafi niszczyć człowieka od środka. Przedwczoraj wyciąłem w swoim ogródku siedem pięknych drzewek, pięknie rosły. I nagle patrzę, jedna po drugiej zaczynają wolno, wolno, a zaczynają schnąć. Dopieroś uświadomił mi mój sąsiad, mówi: Popatrzcie, tam jest dziura. Robak ci tam wszedł, i rzeczywiście patrzę, wyciąłem ich. Robaki zaatakowały te nasze korniki popularne, i drzewa mi uschły. Wiecie, z brakiem przebaczenia jest jak z robakiem, który gryzie nas od wewnątrz. A wiecie co powoduje? Powoduje, że popadamy często w apatię, zaczynamy się dystansować od środowiska. Zaczynamy być na uboczu, dlatego że nie potrafimy wybaczyć. Jest coś takiego w naszym ludzkim wnętrzu, niewidoczne, ale jakżeż często nieprzyjazne dla nas samych. A to jest, kochani, wiecie co? To jest ego. To jest to własne ja, które gdzieś tam leży. Przez Jezusa Chrystusa, jeżeli z Nim człowiek jest złączony, skutecznie, ne skutecznie neutralizowane. Ale jeżeli sobie pozwolimy, potrafi strasznie się rozpanoszyć w nas. I wówczas wychodzi tylko nasze ja. Ja nie przebaczę. Ja nic złego nie zrobiłem, mówimy. Ja krzywdę przecież cierpię, ja nie popuszczę, ja będę miał ostatnie zdanie. Ja tu będę ustalał warunki i wiele i tak dalej można by wymieniać. To własny ja, który nas niszczy, i nie pozwala, żebyśmy wolnymi byli ludźmi i żyli w pokoju. Kochani nie do własnego Jana powołał Pan Jezus, ale powołał nas do pokoju Bożego. I dał nam przykład wówczas, kiedy wisiał na krzyżu i nie musiał umierać, i nie był w niczym winny. Ale on wołał głośnym głosem, zawołał do Ojca: Odpuść im, bo nie wiedzą co czynią. A my czasem, kiedy tak spojrzymy w różne sytuacje, widzimy, że tak naprawdę, gdy chodzi o jakiś ten stopień, kto ma rację, jest zupełnie rozdzielony, ale my, nam się wydaje, że ja nie muszę przepraszać. Że ja tu nie zawinniłem, ja jestem wolnym człowiekiem, to ta druga strona jest winna. Czy wiecie, ile to powoduje nieporozumień w małżeństwach? Ile przez to jest rozwodów, że ludzie odchodzą od siebie, a czasami jest tak, że są razem, ale w zasadzie łączy ich tylko jakieś tam zmysły, które wiążą się z tym, że, że dzieci mają. Ale zamiast miłości, pokoju w rodzinie. To jest niepokój, to jest walka, ścieranie się ze sobą, bo każdy ma rację i nie popuści, bo musi moje ja być na górze. A to często przenosi się do zborów naszych i również do kościoła. Nie do własnego ja zostaliśmy powołani, drodzy bracia i siostry, ale do pokoju Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym jedno życzenie. Tak, na koniec przeczytać, jest ono zawarte w Psalmie 131. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie go sobie. Psalm 131 jest to prośba Dawidowa do Boga. On napisał tam niesamowite słowa, na mnie wywarły bardzo duże wrażenie. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje. Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie, ani zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od, pie, od piersi u swojej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana. Dawid napisał, że w jego życiu nie chodzi mu o wielkie rzeczy, ani jego oczy się nie chcą wynosić. Ale on uspokoił duszę swoją i dał przykład dziecka. Widzieliście już, dziecię, chyba każdy z nas. To małe dziecie, które jest niespokojne, które płacze, które krzyczy. I nagle mamusia go bierze, rozchyla tutaj część swojego ubioru, przytula go do piersi, ono zaczyna pić. I po pewnym momencie to dziecko. Które takie niespokojne było, nagle się śmieje, jest radosne, zaczyna swoim głosikiem tam, bebe, bebe, sobie mówić, całkowicie uspokojone. Wiecie, kochani, kiedyś nasz brat z Brędnej, Piotrek Wierzbicki podszedł do mnie i powiedział mi takie słowa: wiesz, Chciałbym chociaż jeden raz, tak jak Jan. Przytulić się do piersi Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż raz móc się tak przytulić, żeby tak być objęty Jego ramieniem. I muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Chyba Mu nic w ten czas nie odpowiedziałem, ale odczułem to, że ja tego też potrzebuję. Tak naprawdę my wszyscy potrzebujemy bliskości Pana Jezusa do naszego życia. I kochani, kiedy. Będziecie mieli problemy, trudności, kiedy będziecie mieli kłopoty. To wyobraźcie sobie, że macie Jezusa koło siebie i tulicie się do niego, tulicie się do piersi i mówicie mu: Panie Jezu, pomóż mi. Bądź ze mną, daj mi siły. A znajdziecie to, co odczuł Dawid, kiedy mówił. Że uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Tak we mnie jest spokojna dusza moja. Przytulajmy się jak najczęściej do naszego Pana Jezusa. Chcemy, żeby wypełniał nas i nasze życie, i chcemy, żeby nam pomagał i wprowadzał w swój cudowny pokój, który nam zostawił. Przytulajmy się do Niego. I tego Wam, kochani, życzę. Z całego serca Amen.